O, tak. To był ten Mercedes? Czekaj, czekaj tam za tą miejscowością na W, nie? W stronę zachodnią od tego, od tej miejscowości, na tej stacji pierwszej. Napisz to, Krzysztof. Dobra, ja się pytam, aj, ja się pytam teraz. Jedziecie koło Pragi? Jedziemy? Nie, chyba nie. No to mapy, pomyliłeś trasy, bo wrzuciłeś na ten, na forum, że mija, jedziecie przed Pragą. Nie koło Pragi. No nie, tylko... przed samą Pragą skręcacie. Dokładnie, kurde, gratulacje, kolego tam. Tylko synowi nie pokażę moich live'ów, bo będzie któreś taki... Nie, po prostu Prezio. Kurde, bo... Ej, was mijał Mercedes? Teraz się przygotowywać. Tak. Pytanie, ile kosztuje Logitech G27? Dobra, doganią prezenty. Od 600 do 1200 zł. A następna, takie, tam ktoś napisał, że Prezio, brak synchro dźwięku z kamerką. Nie wiem czemu. Otwierz sobie live. Wiecie co, bo kamerka prezesa troszkę zacina, może dlatego jest taki... Ja sobie kiedyś kupię kamerkę lepszą. Może dlatego jest takie wrażenie. Naprawdę. Jezu, my ciągle nie mamy 60, bo prezes tak, tam co by tam widzisz z tyłu. Ja jadę cały czas, ja jadę za... Ja jadę. Za Ognis, za tam z Dominikiem jadę, tak? Ja jestem na zakręcie. Ja mam tegak, bo mam... Dominik, mam 560 metrów. No to policz sobie, ilu nas jest. Dobra. No ale ty no. No każdy ja 100 metrów zostawię, tak? Tak, Dominik, pod koniec idzie. Jeśli nie będzie 100 metrów za tobą, tak? No, znaczy ja. A jakiej stacji tam na pół jest? No, tam masz pierwszą stację. Od tej miejscowości na W. Prezes, na pytanie. A1C. Na A1C. Jest ta stacja. Pogo... Tam. Pogo malduje, tam, że tu ja zjeżdżam. Kogo wy tu zjeżdżaliście, czy prosto? Prosto. Prosto. Ktoś jeszcze musi tankować, panowie? Dobra, już was mam. Jak się nazywasz na Steam, prezes? Prezes. Prezes jest tylko jeden. Nie wiem, czy usłyszeliście taki fakt, że FCB chciałby zatankować. Kto się jeszcze tankuje? O to zatankuj sobie, zjedź najwyżej. Ja już dołączyłem. Dobra, to pojedziemy teraz 50. Nie, 50 idziemy. Nie wiem, kto tam jedzie za pogonistą. 50. 50. Za tobą? Jaka miejscowość tam W? Panie mi coś na... Jezu, napisz do... W i. Zaraz ci to napiszę. Czaisz bazę? Na tą stację wjeżdżamy? Nie. Nie. Łódka u bazy, którą trochę zgadza. Chyba, że masz potrzebę. To dopisze, co zrobiłem, jak kazałem. No Michał. Ładne imię, jak dla syna Michał. Dla mnie jest sentymentalne, bo tu mam przyjaciela Michała. No i puściło mnie. Napisz to Igorowi, Piasko. Preziu, proszę o pozwolenie żebym wrócił do... Dawaj, wracaj. Wróć do szyku, ustawimy potem kolejny szyk, do kolejnej szyk, wrócimy na przerwę, czy nie? Dobrze, wyleć. Nie, on będzie nas wyprzedzał teraz pogo. Nie. Ustawmy się w szyku, nie ma co. Jeżeli... Kurde, Patryk, uważaj. Nie, no, kurde, Patryk, nie wyprzedzamy się. Tankuje, zatankowałeś się, jedziesz z powrotem w szyku. Nie wyprzedzamy się, bo jeżeli tak będziemy robić z innymi firmami, to czekaj. Już jest okej. Ponad 20 osób. Na konwoju międzyfirmowym by tak nie poszło, nie? Bo bym ostatni w takim wypadku jechał, tak? Dobra, tam dobra, to jedziemy 6 dych. No to i co, możemy pozwolić na takie coś, bo jest dwupasmówka i tym. A, to tam jest taki mądry i jedzie tym. Pomoże. No to bo ty, Patryk, ciebie ten... Ja bym znowu mu w dupę wjechał. Patryk mi prawie... To mnie to miałem ja. Dlaczego się zatrzymywałem? Patryk mnie prawie przewrócił, ale wybaczam. Zresztą potrzebny wyprzedzony do tego. No mówię, bo to... Na przerwie tak, sobie tym bardziej, że zaraz będzie przerwa. A co się Patryk to na przerwie się ustawiamy zawsze Patryk. Taki szyk jak był. Patryk. O. A co się stało z Patrykiem? Dobra, jedziemy 8 dych. Ja zepsułem sprawę. Zerdzie puściłem ciężarówkę i uschodziłem od... Na zdrowie! Na kielicha, proszę.
Dobra, bo to trzeba. Coś mnie przyblokowało, uważaj, Gutka. No właśnie, zatrzymało się. Zauważyłem. Ja mam takie czasami. Dobra, nie to wiem. Ja jadę 6-5. 6-5. Tam? Nie mogę o nich sądzić. Ja o nich nic nie sądzę, bo mało ich nie oglądam, więc co ja mogę o nich sądzić, tak? Każdy robi to, co chce, tak? Ja jadę 6-5 nad gądzie. Ich świat, ich kredki, ich zabawa. Jacko, mijam właśnie tę stację. Czekajcie, ja właśnie chodzę do gry. Im będzie ale u na mnie stacji? Na kanale. W dniu premiery. Dobra, no to. Dobra. To jest na tej stacji, dobra. Ja widzę. Dobra, dawajcie panowie na środkowy pas, bo tutaj będą wyjeżdżać ludzie z jakiejś opcji spedycji. J, transport. Uwaga, randomy. J, transport. Na tych stacjach jest ten no collision? Nie. Nie ma. Są collision. Nie jest to odgrzewany kotlet. Jeśli tak mówisz, to zapraszam cię w dniu premiery po północy. Ja już u mnie będę nadawał, tak? A z czego? Jedziemy środkowym do nowy. Pieprzałem się w kombu, ja jest to, jest to całkowicie inny farming, całkowicie inne. To nie jest odgrzewany kotlet. Grafika też nie jest polepszona. Tomasz, już jesteś w myli. Grafika jest polepszona właśnie, troszeczkę. Bo na Direkcie 12, tak? O! Perfekt śpiewa już. Nigdy w życiu tej gry nie kupię. Mnie, szczerze mówiąc, nawet w ECB rozmawiałem. A, kupimy i zrobimy live'a w dniu premiery. A gra, zobaczyłem... Nie. Zobaczyłem dwa odcinki... Ciągniki tego, jeżdżą w powietrzu, jakby nie na drodze w ogóle. To dobra, to chore. Ja przyspieszam do 80. W ogóle fizyka jazdy samych ciągników tak mnie odpycha od tej gry. Dobrze. Jak zatrzymało mnie. Wiesz, to wszyscy ci, którzy twierdzą, że ktoś coś podbije farminga, bardzo się mylą i zobaczą to. Do prawego pasa. Ja już się spierałem z ludźmi. Wolny kanał skrytykował grę Polska Farma. Dokładnie. Prezes, radzisz nagrywać to, co się lubi, czy to, co inni chcą? To, co ty lubisz, nie to, co inni chcą. Patryk Jędrzejczyk napisał do ciebie, wpadać do mnie 10 do Raciborza, to wypijemy, bo to jadę Polacy? Do domu się z moją rodzinką. Serdecznie cię, Preziu, zapraszam. Gdzie do Raciborza? Tylko daleko mam. Nawet ja myślałem, nie wiem, kurwa, że jest. To jacyś Czesi albo Słowacy. Pocztą Polską się Kultura, wyszli. Prezes, bo ci strzelę. Co? Kultury. My nie wiem, gdzie jest ten Racibórz, kurde. No, a co było na K? Polsce. Kurczę, nie wiem, gdzie jest Racibórz. Dawaj, będę cię łapał ze sobą. Racibórz jest gdzieś na dole i to prawie chyba przy granicy, jak dobrze kojarzę. Po granicy może od razu 2 złote każ sobie płacić. Nie, chory jesteś. Jest głupia zasada. Nie, ja będę tylko zwracał uwagę. Dobra, żeby... Tak, bo przyjmuję słuchajcie, niektórych, tak? Jakby tak naprawdę my każdy miał płacić. Czekaj prezes, jeżeli my się, nam się wyda, wzięły... przeginanie na takich kontrolach, to żadna firma za nami nie będzie chciała jeździć, bo będzie u nas brak kultury. To Racibórz jest gdzieś na Śląsku, przy Czechach. No mówiłem. Tam że koło Danika gdzieś, nie? Wódka, weź tak, jedźcie Wódka 60. Wódka, jedźcie 60, to muszę trochę nadgonić, bo znacznik mi tu się źle zaznaczył, każe mi skręcać. Bezes. Jedźcie 70. Dobra. Dwa pytania, które powracają jak bumerang. Czy masz grida dwójkę i czy masz zwierzaka, bo on ma chomika? Nie mam prezes, ani grida dwójki. Lewy pas, zwierzaka, środkowy. Niekiedy koza z nosa wydłubię. Prezes, a ty musisz dać takie napisanie, że pytania dobra. Często zadawane. Czekaj, Dominik. Wódka, będziesz miał przejazd przez 3 ślimaki i za każdym razem jedziecie prosto. Awaria? Okay? Też miałem awarię. Czyli mamy jechać 60, tak? 70 tak jedzie. 75. Chyba tutaj lecę 110, bo znacznik mi się źle zaznaczył i kazał mi skręcić. Zwierzaka ma jak bąka puści mister Kamek. Dokładnie. dobrze powiedziany kolej. Jezus. Dobra, 75. A pierdziele, już pojechałem. A ile odległości za mną? A ile miałem? Nie wiem, na pewno nie miałem 100 metrów. Czemu nie reagowałeś? Miałem 100 metrów. Chciałbyś zareagował, byś mógł uciec, był pas.
A ja mam zmieszczoną ilość pomocy. Dobra, to też jest inna. Prezes, ja gram sobie z tym... Z... Boże, gabarytami sobie zmieszczyłem na maksa hamulce, żeby... Prezes, mam lagi, naprawdę mam lagi, tak? I jeszcze ktoś ci napisał, że w farmingu 17 będzie dziwnie, że będzie trzeba przewozić na farmę. Nie, to jest to od razu zdementuję. Jeżeli chodzi o zwierzęta, tak? Tak, bo tak, o świnie. Można zamówić transport i można samemu przywieźć zwierzęta. To się dowiedziałem wczoraj od pana Kadora, polecam. Dokładnie. Ale to było cały czas mowa o tym, już dawno. Że to będą dwie opcje, albo samemu przywieziemy, albo wynajęcie, tak? Mi na przykład osobiście podoba się opcja, że samemu można sobie przywieźć. No, fajne. Myślałem o czymś. Pamiętacie, kiedy jest premiera? Ale ludziom nigdy nie. 25 października. 25 październik, godzina 12.01 na moim kanale już będzie. Na znaczy, może nie 12.01, bo muszę jeszcze tę grę pobrać i zainstalować. Ale 12.15 już będzie. A jak będziesz wtedy miał pracę? Robota nie pracę dzwoni. Ej, gospodarka. Robota nie mi tu ten gra nowa przyszła, ja tu potrzebuję wolnego, to więc wiesz. Słuchajcie, to 3 mocne kawy rano, 4 DM Monster i będę pracował jakoś. I na koniec dnia 150 złotych ja tutaj już wrzucam też 7.5 i będę jechał jako ten pierwszy już. Wódka, jak tak czasami jadę nierówno, to znaczy, że cię kameruję, dobra? Nie, pokonany. To! A Wódka... A Wódka... Słyszę! A Wódka powie... A Wódka powie, ja nie zezwalam na filmowanie. Nie mam tej gry! Nie mam, prezes Girda dwójka. Kurde, kolego, te pytania o Gridzie dwójka to chyba tutaj piąty raz na dzisiejszym live pada. Wyobrażasz sobie prezesa w gridzie dwójce, jak on w ETS-ie wali wszystkie barierki, to tam by... A z dwójkiem bohunem nagrywał. Dwa razy. A ty się chyba jesteś. Jeden raz na doczepkę w ETS-ie, a jeden raz w farbi. Ktoś ma doczepkę, czy już nie? Kto tam był? Nie. Ja. Właśnie pobywam... Puściłem zwierzaka. Zebździałeś się? Nie, no bo kurde, powiem wam, ostatnio chyba tak od 2-3 miesięcy mam coś, że jak wypiję mleko, coś z mlecznego, nie? To mnie strasznie brzuch, nie, ból koty. Wzdęcia to się nazywa. Mam ból koty, tak? Ból... Wzdęcia. Jakby ci się woda gotowała, jo? Dokładnie. Ładnie, jest 20.46. To zawsze z prezesem. Jakoś 20.10, już się zbliżamy do przerwy. Kolega zawiedziony, że nie masz grida. Nie, albo zwierzaka wypuściłem. Prezes, życzę ci dużo zubów. Oj, dziękuję. Prezes. To jednego, panie. Ale ty miły, Dominik. Nie, będzie ten, jak w tym filmie, ten młody, to nie ja, tylko tutaj ktoś napisał w komentarzu. Wiem, szaptujesz. A wy macie ten, jestem na tej stacji, tylko tego wiem. Daj. Oj, to gdzie? My już jesteśmy w pizdu dalej. Czy ja? Ty, słuchaj, powiem tak, do lewego pasa, panowie, wszyscy do lewego. Jedziecie tam na ten Salzburg, nie? My prawie jesteśmy, do lewego. Jeszcze raz to powiesz, a urwę ci jaja. Dziękuję. A jeszcze raz jaka prędkość? 7.5. Słuchaj, tamto stacja, gdzie ty jesteś, to Igor szybciej tepnął niż ty, Jasko. Gdzie ty byłeś? Ale Igorowi to też ja nie byłem na stacji i cię nie widziałem. Ty jesteś 100 lat za murzynami już ogólnie, nie? My właśnie jesteśmy, się zbliżamy do stacji, która będzie na przerwie. Ja się muszę mówić. Salzburg. Ja go... Pysk strzała, to prezes się nie pomoże. Ale to nie ma co się śmiać, kurde. To nie ma nic nie, ze śmiacie. Nie ma co się śmiać, bo po pierwsze, że to było całe zaplanowane na tym, tak? To nie ma nic ze śmiacia laćkiem. No i co z tego, że było zapracowane, jak miałeś troszeczkę trasa? No akurat... To jest taka sama. Nie jest taka sama.